Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym programie, w naszej rodzinie. Jak już, dlaczego tak się nazywa? Jeszcze raz może powiem, może ktoś włączył pierwszy raz telewizor i widzi nas. Oczywiście mówimy, spotykamy się w tym studiu, ale w Toruniu, w Grodzie Kopernika, nad Wisłą. Proszę Państwa, w naszej rodzinie. Dlaczego? Bo ta rodzina jest apostolska. Zaczęło się 24 lata temu Radiem Maryja. Przyszli ludzie z Oaz, z Odnowy w Duchu Świętym, z kręgów rodzin, pomagali. Tak powoli to rosło. Od dwóch małych stacji, proszę Państwa, nawet może powiem, jak to było. Otóż dostaliśmy po wielkich bólach, wielkim zmaganiu. W tamtym czasie, w roku 1991, dostaliśmy dwie małe stacje postowatów, Toruń i Bydgoszcz. Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałem do Ministerstwa Łączności, bo to było Ministerstwo Łączności władne, dać częstotliwości. Byłem w koloratce na krótko, tak to się nazywa, na krótko, jak ksiądz garnitur i koloratka. Tak, i mówię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a tam nic. Szczęść Boże, nic. I do mnie, proszę Pana. A ja mówię, co w nie z Polski? Ja akurat pracowałem w Niemczech i muszę powiedzieć, że tam różnych ludzi spotykałem, ale nie tylko w Niemczech. I w Ameryce, i w Europie, ale i w Izraelu. Wszyscy bardzo grzeczni byli, a tutaj w Polsce ludzie. Tak. No mówię, no to co? Mówię, a ochrzczoni, ochrzczona Pani jest? A Pan ochrzczony? Tak. A pierwsza komunia święta była? Tak. A bierzmowanie? Tak. A może małżeństwo? Tak, ale po rozwodzie. No to współczuję i to jest no, dramat. Na pewno przeżyliście dramat Państwo i to jest dalej dramat. Tak, no to, a wiecie, jak nawet Gierek i mówił do Ojca Świętego, Ojcze Święty. W tej szerokości geograficznej, nie wiecie, jak się mówi do takiego w koloradce. No i tak się zaczęło. Ale powiem, że było tyle upokorzeń już tam, na sam początek. To było jedno wielkie upokorzenie. Ale to mówię, to dla mnie, a Matko Boże dla Ciebie radio i dla ludzi. Pięknie. I tak było. W każdym razie jeszcze jedno powiem. Nie dali nam połączenia pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. Przecież stacje dwie postowatów, 100 watów to było tyle co nic. Oczywiście tu w Toruniu Gazeta Wyborcza i inni zaczęli szaleć, że tu będzie promieniowanie, że krowy mleka pewno dawać nie będą, kury będą nosiły kwadratowe jajka, nie wiadomo co. A naprawdę, a wszyscy wokoło podpisy zbierali, jakieś, to były awantury, gdzieś do sądu. To było coś niesamowitego. Jaką zrobią propagandę? Jeszcze nic nie było. Mówię, aha, boli was. A ja myślałem, że w Polsce się wszystko zmieniło. Pracowałem w Niemczech, ale wyczytałem w jednym piśmie niemieckim, chyba to był Süddeutsche Zeitung, wyczytałem, nasi bracia oświeceni już tam są. Aha. My wiemy, co robić. Mówi jakaś parlamentarzystka, europarlamentarzystka, to w takim przemówieniu. My wiemy, co robi. Nie dopuścimy, by dogmaty Kościoła katolickiego rozwijały się. Tam, gdy byłem w bloku wschodnim. No, w każdym razie, mówię, to już wiem, gdzie jestem w domu, czy idziemy.
już kończę, proszę Państwa. I wtedy pamiętam, połączy te dwie stacje po 100 watów. To jest tak, jakbyście Państwo taką żaróweczkę i oświetlić, ile oświetlimy tymi 100 watami, a ile 1000 watów. A można mieć, można nadawać. Są nadajniki bardzo mocne. Ileś ponad 100 kW można nadawać, prawda? I tak dalej. Nie watów. No i co? No oczywiście założyliśmy. Ja powiedziałem tak, Pan Bóg stworzył świat na swoją chwałę. A nie, mówię, powiedziałem, a to jest tylko dla komunistów stworzył, czy dla katolików też? Tam oni tak, no to co? Sprzedaliście się już? Ochrzczeni jesteście, bierzmowani i tak? Był już taki jeden, co za 30 srebrników, wy za ile? No, no jestem księdzem, trzeba poruszyć sumienia. No w każdym razie nie dali tylko tej możliwości połączenia. Ja mówię, to jak będziemy nadawać z Bydgoszczy? To wozić kasety i tam włączać. A mówię, na osiołku czy syrenką? To trzeba mieć osiołka i syrenkę jeszcze i człowieka. I to nie będzie radio. I oczywiście Pan Bóg prowadził, Pan Bóg prowadził. Matka Boża cały czas. Udało się znaleźć radiolinię. Sprawdziliśmy, czy przeszkadza, czy nie. Gdzieś tam, żeby to nie przeszkadzało w jakimś ruchu, prawda, powietrznym. Tak? No oczywiście nie. Włączyliśmy. Jestem w ministerstwie, dyrektor departamentu mówi do mnie. To krzyczy na mnie. Znowu z krzykiem, bo oni tak robili. Tak. Co ksiądz, jak ksiądz nadaje? Tam jest radiolinia. Panie ministrze, a był pan to spowiedzi? No co ksiądz chce? No bo ja mogę wyspowiadać, księdzem jestem, mogę pogrzeb odprawić. Ale wie pan, ale o takie rzeczy to proszę pytać już inżyniera. Przecież nie mogłem go kłamać. Nie będę kłamał, a prawdy mu nie powiem. To jest też już katecheza, proszę państwa. Nigdy nie wolno kłamać. Nigdy nie wolno kłamać, ominąć temat. To tyle. I tak powstała później rodzina Radia Maria. Ona wspiera wszystko i wszystko, co tu powstaje, to dzięki tej rodzinie Radia Maria. Oby ona była jak najbardziej apostolska. Żebyśmy z czymś poszli do wieczności. Żebyśmy z czymś poszli, a na ziemi zostawili jak najwięcej dobra. I tu mamy na ziemi wspaniałych ludzi. W tej pierwszej części nasza wspaniała pani aktor, reżyser, wszystko razem, scenarzysta pewno. Wszystko, tak wszystko. To jest tak. Pani Barbara Dobrzyńska, witamy serdecznie z Warszawy. Pani, pani wznowiła teatr sama, też nic nie mając. Tak, tak się złożyło. Nic, sama jedna osoba, proszę Państwa. Żadna, za panią żadna firma nie stoi, nie. Żadni sponsorzy, żadna organizacja, żadni możni tego świata. Żadne Ministerstwo Kultury, może teraz pomoże, zobaczymy. Ale wtedy nie, to było. Nie, to... I pani założyła teatr, nasz teatr w Warszawie i było wiele spektakli. Tak. W różnych miejscach. A teraz jest Teatr Wijewskich, prawda? Tak. I zaraz jeszcze może przedstawię pani Ania Wybraniec, wybranka. Tak, absolwentka retoryki, studiów podyplomowych w naszej uczelni. I pan Damian Szmagliński, student pierwszego roku UM, czyli uzupełniających magisterski, bo na skutek systemu bolońskiego 3 lata i 2 lata, prawda? Na kierunku politologia na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Dobrze, że politologia, ale pan kocha żywe słowo też. Tak. A więc co państwo robicie? Pani przede wszystkim. I właśnie chciałbym, żebyśmy też się dowiedzieli, bo pani w uczelni naszej też jest zaangażowana i ma pani plany i one już pójdą. Tak, dziękuję właśnie za to. Wczoraj rozmawialiśmy, bardzo, prawda? Tak. Wczoraj wieczorem. Ale nic nie będę zdradzać. Tego nie zdradzamy. Nie będziemy zdradzać. Ale troszeczkę. Troszeczkę mogę uchylić rąbka tajemnicy. Troszeczkę, tak. Więc proszę państwa, bo ciągle mnie pytają w Warszawie, moi kochani widzowie, no kiedy kolejna premiera teatru. Może wytłumaczę, dlaczego zmieniłam nazwę z naszego teatru, bo chciałam tak właściwie przybliżyć się troszkę do nasza fundacja, nasz dziennik, więc jeszcze jakby nasz teatr.
ale chciałam również jakby przywrócić pamięć wybitnych aktorów. Bo już może wielokrotnie Państwo o tym słyszeli, że wywodzę się z rodziny Fijewskich. Wybitny aktor scen dramatycznych, filmowy aktor telewizyjny, radiowy Tadeusz Fijewski. To mój wuj. Zresztą muszę... Tadeusz. Tadeusz, tak właśnie. Imiennik przewielebnego ojca, dyrektora. I jeszcze muszę powiedzieć ojcu... Co drugi jest porządny. Co drugi porządny, a Tadeusz zwłaszcza. Tamten był porządny, a drugi... Tak, ale jest Tadeusz Juda, który jest od spraw niemożliwych, prawda? Coś ja nazywam trudnych. Trudnych, czy trudnych, tak. No, w każdym razie ten Tadeusz jakby patronuje też teatrowi. Ale nie tylko Tadeusz Fijewski, Barbara Fijewska, moja ciocia, która była prawą ręką Schillera i między innymi Kram z piosenkami czy Pastorałka, to było też jej wspólne dzieło razem z Leonem Schillerem. Z kolei moja mama, Maria Fijewska i Włodzimierz Fijewski byli wybitnymi aktorami teatrów lalkowych. I jeszcze tak na koniec powiem o Tadeuszu Fijewskim, kiedy niestety zmarł, to dowiedziałam się o tym, że był ulubionym aktorem kardynała Stefana Wyszyńskiego, który ze swojej puli przydzielił miejsce Fijewskiemu w Alei Zasłużonych na Powązkach, na Starych Powązkach. Tak się przejął śmiercią Fijewskiego, bo on zagrał tę rewelacyjnie rolę w Chłopach Kuby, który sobie tam obcina tę nogę, prawda, a jednocześnie karmi te ptaszki na cmentarzu i tak wysłuchuje ich śpiewu. Tak pięknie poprowadzona postać była przez Fijewskiego. I to chyba jakoś tak bardzo zostało w pamięci prymasa Wyszyńskiego, że kiedy zwróciłam się o prośbę, czy mógłby być pochowany na Starych Powązkach, ze swojej puli dał miejsce w Alei Zasłużonych, więc jestem niezwykle zobowiązana kardynałowi Wyszyńskiemu za to godne miejsce na Powązkach. Pani bardzo kocha księdza. Bardzo. To jest, ja mogę powiedzieć Pani tak. Przybliża jego teksty. Kardynał tak Wyszyński właściwie nauczył mnie miłowania ojczyzny. Kiedy ja się zapoznałam z jego tekstami już wydanymi, jedna jest Polska, zaczęłam robić mnóstwo koncertów poświęconych prymasowi jego myśli o Polsce, o polskiej kulturze. Niezwykle o to dbał, o piękny polski język, o historię polską. I zawsze to powtarzał, że jesteśmy u siebie, we własnej ojczyźnie. Mamy prawo we własnej ojczyźnie czuć się swobodnie. On mówił to w komunizmie. Mamy prawo czuć się jak u siebie w domu. Tak. Do nas należy życie i w naszej ojczyźnie i my tu jesteśmy gospodarzami. I aby Polska Polską była, musi być katolicka, ciągle to podkreślał. Więc ja tak mówię, że bardzo nauczył mnie miłowania mojej ojczyzny. Także ja patrząc na ojczyznę, patrzę czasami oczyma prymasa Wyszyńskiego i zapraszam wszystkich Państwa. Każdego 28 modlimy się o beatyfikację wielkiego prymasa w archikatedrze świętego Jana o godzinie 19. Kto z Państwa może w Warszawie, czy nie tylko w Warszawie, niech przychodzi albo niech się modli, bo to święty, cudowny człowiek, wielki Polak. Dokładnie 29 czerwca 1981 odszedł do Pana. Tak, 28. 8. 8 maja. 28 maja. Nie. Czerwca? A to może, ja... Czerwca. Tak, może, Już po zamachu na Ojca Świętego. No tak, tak, tak. A zamach tak. był 13. 13 maja był zamach. Tak. Gdybym mógł jeszcze jedno zdanie do naszego kardynała Stefana Wyszyńskiego, to też dzięki Pani się o tym dowiedziałem. Ten cytat, i to pozwolę sobie go przytoczyć tutaj w ramach cytatów, które Pani Barbara widzą, przedstawia. To kardynał Wyszyński powiedział do Polaków otwarcie, że po to Bóg dał Wam Polskę, jesteście Polakami do Polaków, żebyście zbawiali się jako Polacy. I żebyście zbawiali się w Polsce, prawda? Tak jest. Przy okazji powiem, że znać w pracę Pani właśnie nad Panem, gdy Pan mówi. No tak, pracowaliśmy nad dykcją, tak, bo to podstawa. Jestem bardzo wdzięczny Pani Barbarze, ponieważ praca z Panią Barbarą dla mnie jest niesamowitym doświadczeniem. I widzę, tak jak ojciec też dziękuję za to, że ojciec to powiedział, bo widzę też jakby poprawę w dykcji, w mówieniu, ale to jest wyłącznie zasługa Pani Barbary, także bardzo dziękuję. Bez Twojej pracy to nic by tego nie było. Ale wie Pani, ale ma też
podstawy, ma dobrą barwę. Ale pięknie, tak, tak. Ja pięknie, jak usłyszałam jego głos, cudowny bas, mówię, no nie, czy Damian. Baryton. To jest właśnie bas-baryton, tak. Tak. To mówię, musisz powiedzieć jeden z najpiękniejszych wierszy, jakie napisał Krzysztof Kamil Baczyński. A wracając jeszcze do prymasa Wyszyńskiego, żeby dokładnie powiedzieć. Pan Bóg powołał nas na polskiej ziemi. Tak. I wobec tego mamy obowiązek zbawiać się na polskiej ziemi. A więc nie wyjeżdżać gdzieś poza. I promieniować na innych. Tak. To, co chciał Jan Paweł II później. Tak. I jesteśmy spadkobiercami cudownej, chrześcijańskiej, dary światu. Tak, pięknej kultury. I mamy być z tego dumni, że my jako Polacy mamy chrześcijańską kulturę, bo zaczynając tak. Od Kochanowskiego, Wyspiański, Słowacki, Mickiewicz, Norwid. Ojcze, Norwid. No właśnie. Norwid, który nie ma pomnika w Warszawie. Są wszystkie pomniki, nawet trzy Piłsudskiego. Norwida, który był ukochanym poetą papieża. Pani rozpoczyna papieża, też ten Jana komitet, prawda, do budowy. Tak, proszę państwa, ogłaszam całej Polsce. Musimy zbudować pomnik w Warszawie Cypriana Kamila Norwida. Cyprian Kamil Norwid walczył o papieża. Pojechał chyba z Krasińskim do Rzymu z Piusa IX. Tak. Jeszcze z kimś opowiadał mi to. To jest dobry historyk, tak. Ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, tak. Piusa IX, bo no wiadomo, tam były... Informował o Polsce, prawda? Nie, nie, nie. Chciał nawet zbrojnie tak. Bronić papieża. Tak, nawet, rozumiem, napisał zresztą taki wiersz o tym, tak. Bronie. Jeszcze ktoś, już nie pamiętam, ale może kiedyś do tego dojdziemy, może ksiądz biskup sam opowie nam. Tak, to jest dobry historyk. Teraz, jeżeli można, gdyby Damian zechciał nam przypomnieć ten wiersz tak. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który mówi o narodzie. Proszę bardzo. Pięknie. Panie Kamilu. W moim spektaklu. A mogę powiedzieć, jak poznałem pana Kamila? Znaczy, Kamil to był Baczyński, bo panie... A, przepraszam. O Boże, Damian. Przepraszam, z tego wszystkiego, panie Damianie, przepraszam. Panie Damianie, a możemy powiedzieć, nie ma przypadków. No zapewne, nie ma przypadków. Ja pamiętam... Jechałem z Rowów, mieliśmy tam spotkanie jakieś i brakowało już paliwa. Podjeżdżam w Chojnicach na stację benzynową. Pan wyszedł i coś tam mi powiedział. I coś tam, jak tam ta uczelnia? O, nie mam pieniędzy, nie dałbym rady. Co? Nie dałbym rady. I pamiętam, ja dałem panu wtedy książkę chyba Ojca Świętego, te nasze pielgrzymki. Jeszcze komuś innym. Pamiętam, że dałem. Pan się upomniał jeszcze o innych i dałem też. I tak, żeśmy się pierwszy raz poznali, później patrzy, do uczelni przychodzi, a jednak dał radę. Jest, tak. To damy moment, radę. To był moment ważny damy dla radę. Mnie. Damy radę. Tak. Trzeba tylko chcieć. Pozdrawiamy rodzinę wspaniałą jak w Chojnicach. W Chojnicach no, i wszędzie. Tak. Ale może pan? Proszę bardzo. No jeżeli taka prośba, jak najbardziej. To jest tak wyrwany, to nie był pan przygotowany no, na to. Przyznam szczerze, tak. Tak. Ale może pan pamięta jeszcze. Postaram się, mam nadzieję, że ten tekst, bo przyznam szczerze, on zrobił na mnie duże wrażenie. Ten tekst Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego tytuł brzmi ile Byłeś miał jak, lat? Wielki sta- byłeś ile jak miał wielkie lat? Stare drzewo. Ile miał lat, jak napisał ten wiersz? No chyba on... W stanie zginął w Warszawie. On zginął w powstaniu. Miał to 22 lata, jak ten tekst powstał. Ten, który teraz będę chciał powiedzieć. Też genialny odnośnie, poeta. Odnośnie Polski i sytuacji, jaką miał wnikliwość jako młody człowiek, on napisał tekst tak naprawdę profetyczny, w którym... Jak drugi Słowacki. W którym widać jego zamiłowanie do ojczyzny. Tylko chcę dodać, że Jan Kochanowski powiedział... Droga otwarta do nieba jest tym, którzy służą ojczyźnie. I na pewno Krzysztof Kamil Baczyński tę tezę i tę dewizę realizował. To postaram się, nie wiem czy to... Zwłaszcza, że Kamil Baczyński nie umiał strzelać i wziął broń do ręki w Powstaniu Warszawskim i zginął w drugiego dnia powstania. Dlatego, że właśnie to mówiło się, że brylanty poszły strzelać, stanęli w obronie ojczyzny. I właśnie to jest wiersz z naszego spektaklu Warszawa, heroiczna i niezłomna stolica Polski. W naszym teatrze czy Fijewskim? Już w Teatrze Fijewskim w Amigusie. Trzeba powiedzieć, że studenci też byli. Tak, i studenci pani. I właśnie. O tym powiemy za chwilę. Za chwileczkę, jeszcze, niech on powie ten wiersz. Aktorzy tacy, powiem, aktorzy rasowi, profesjonalni, prawda? Razem za, tak? ze studentami i Wyższej Szkoły jeden drugiego Kultury Społecznej i Medialnej. Podciągają. Uczą się od jest aktorów. Tak, trzeba, tak.
jak być wspaniale recytować. I rozpoczynamy w takim razie wspólne działanie. Od grudnia. Od grudnia zaczynamy warsztaty teatralne w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej dla tych, którzy będą chcieli. Tak jest. I teraz Fijewskich otwiera swoje podwoje. I dykcję się będzie ćwiczyło, emisję, retoryka praktycznie. Tak. O tym też jeszcze. To jest właśnie też retoryka. Proszę bardzo, panie Damianie. Byłeś jak wielkie, stare drzewo, narodzie mój, jak dąb zuchwały. Wezbrany sokiem ogniów zierałych, jak drzewo wiary, mocy, gniewu. I jeli ciebie cieśle orać i ryć cię rylcem u korzeni, żeby twój głos, twój kształt odmienić, żeby cię zmienić w sen upiora. Jeli ci liście drzeć i ścinać, byś nagi stał i głowę zginał. Jeli ci oczy z ognia łupić, byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy. Jeli ci ciało w popiół kruszyć, by wydrzeć Boga z żywej duszy. I otoś stanął sam, odarty, jak martwa chmura za kratami, na pół cierpiący, a pół martwy, poryty batem, ogniem, łzami. W wielości swojej rozegnany, w miłości swojej jak pień twardy. Haki pazurów wbiłeś w rany swej ziemi i śnisz sen pogardy. Lecz kręci się niebiosów zegar i czas o tarczę mieczem bije i wstrząśniesz się z poblaskiem nieba, posłuchasz serca, serce żyje i z martwych wstaniesz jak Bóg z grobu, z huraganowym tchem uskroni. Ramiona ziemi się przed tobą otworzą. Ludu mój, do broni. Dziękujemy bardzo. Tak, zmartwychwstajemy. Tak. Obyśmy zmartwychwstali i myślę, że ta uczelnia też temu służy, bo kto myśli do przodu, na rok sieje zboże. Tak. Na 10 lat i dalej sadzi las. A daleko w przyszłość kształtuje dzieci i młodzież. Dobrze. A wrogowie niszczą szkołę. Niszczą edukację, niszczą formację. Duszę niszczą. I temu też służył ten... Zobaczyliśmy też na tym kongresie. Pokazywali, jak to jest ze sztuką. To jest też ciekawy temat. Ale może przynajmniej słowo pani. I byśmy wrócili króciutko, bo już mamy bardzo mało czasu. Zapowiedzieliśmy różne rzeczy. Pani Aniu. Tak. Pani na retoryce. Co tak, panią skłoniło? Bo pani skończyła studia, wszystko, prawda? Tak, skończyłam studia i tak właściwie... A jakie studia? Prawnicze. Prawnicze. Tak. I prawnik przyszedł... Tak, aczkolwiek nie pracuję w swoim zawodzie. Tak, ale prawnik. Tak, tak. Było to bardzo potrzebne, chociaż no, ja tak nie byłam zdecydowana na te studia, żeby podjąć jakiekolwiek dalej uczenie. Aczkolwiek moja mama mnie tak namawiała, mówi, no spróbuj. Mówi, ale gdzie tam będę dojeżdżać? Górny Śląsk, to przecież daleko. Ale nie wiem, jak się to stało. Do dziś nie dokładnie wiem. Dokładnie z jakiej miejscowości? Okolice Bierunia. Dokładnie z Bojszów Bierun jestem. Stary. Tak, kardynał Nagi. Tak, tak. I sama nie wiem, jak to się stało, że złożyłam te dokumenty w dziekanacie. Przyjechałam po prostu do Torunia na dziękczynienie z dokumentami. I tak to się stało. I nie żałuję tego. I pani jest zawsze takie uśmiechnięte. Jak zawsze panią widzę, zawsze uśmiechnięte, tak. Naprawdę. Piękni ludzie, prawda? Bo atmosfera w szkole jest tak serdeczna. Naprawdę? Właśnie w tej szkole to się człowiek czuje jak u siebie w domu. Ja tak tych wszystkich wyjdź do tego, do tych studentów. Tak, do... ja z wielką ojciec radością ma taką wracam. Właśnie taką ojcowską miłość do nich. Czasami mnie nudzą.
Ale to... temu koleżanka powiedziała mi właśnie, że właśnie ojciec to taki jest dla nas jak taki dobry ojciec. Do każdego poklepie po ramieniu, do każdego się uśmiechnie. I nieraz powie, jak ojciec musi nieraz powiedzieć słowa. Nie mówiłem. Słowa też. Czy do panu kiedyś mówiłem coś przykrego? Proszę, sięgając pamięcią, udało się chyba nie usłyszeć od ojca krytycznych słów. Natomiast no. Motywacja od ojca często płynie. Jest czasem? Wystarczy, wie ojciec, wystarczy spojrzeć na wszystkie te dzieła, które tak naprawdę... Ale, spokój. Są, ale nie, to są, Pan Bóg robi i ludzie. Ale właśnie Bóg, rodzina Radia Maryja. Pan Bóg rodzina, przez tak. ludzi robi, prawda? A my się napełniamy sobą nawzajem. Tak. My wzajemnie tak, się dokładnie. Sobą napełniamy, więc my młodzi, patrząc na takie przykłady, możemy się wzajemnie motywować. Czy wy młodzi, pan mówi, patrzy na mnie, to ja jestem też młody. Nie, każdy... Tak, no oczywiście, natomiast... Myślę, że sens jest wiadomy, co chcę powiedzieć. Ale świetne rzeczy robią. Tylko trzeba chcieć i zdeterminowany być wytrwałość. Tak zwany, jak Niemcy mówią, no trudno, zacytuję, Sitzfleisch. Takie miejsce do siedzenia. Przysiąść do książki, przysiąść. I brać się do roboty. Przysiąść do charakter, żeby muszę to zrobić, a nie takie jaka maś, tak, prawda? Tak, oczywiście. Wziąć się. Być zmusić sam siebie. Oczywiście. Pełnym godności. Nie to wystarczy sama... pobożnym. Tak, nie, właśnie. Mieć jakieś poczucie godności. Nie wystarczy wierzący. Tak. Musi być odważny. I odważny. I cztery cnoty. Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo. Tak jest. Tu jest właśnie odwaga, męstwo. Tak. I nieraz nie mamy się. Katolików, tacy nudziarze, ludzie, straszne. Ale kongres był dobry, prawda? Wspaniały. Naprawdę, wczoraj, dzisiaj takie postacie. No i na koniec jeszcze list pana prezydenta, a dzisiaj przyjeżdża wicepremier, minister kultury. Tak, to nie ale nie tylko do nas, żeby znowu nie mówili, że tu pojechał na jakiś image. Jak na festiwal muzyki nowoczesnej. To jest muzyka? Czy teatr? Nie. Czy film? Do Bydgoszczy, tak. Natomiast właśnie jak istotną jest dla katolicka sztuka, tak zatytułowany tak, kongres. Tak. I wiele razy padło podczas tego kongresu, że sztuka potrafi dotknąć najgłębszych naszych wewnętrznych... Prawdziwa sztuka. Prawdziwa sztuka mówiąc. Jest to wymiar transcendentalny i tak bardzo sztuka jest ważna. Dlaczego nasi wieszczowie narodowi tak. byli i są nadal obecni? Jakie mają duszę. Czy pan zobaczył, ja na przykład dzisiaj widziałem iluś artystów. Ludzie, jakie mają dusze. Pan, wczoraj był pan ten muzyk, zaraz. Lorenz. Boże, jaki wrażliwy człowiek. Jaki pokorny, to widać, niezwykle. Tak, bardzo. Delikatny. Co za kultura. Ale i następni. Tak. Oni wszyscy czują. I oni wszyscy mówią, że jak się Boga dotyka. Tak. I mówię, te antysztuka, to co pokazują, to świadczy o tym, że to pustka jest, nic nie wie. Taka biedna ta dusza to, tego artysty, no to chce który musi chce pokazać zaistnieć, to musi się rozebrać tak, i biegać prawda. Po scenie. No i to jest no ta idiota. Sztuka. Tak się tak to mówi, to idiotyzm, dla normalnego rozumu, no. Tak. To jest chory rozum. Tak pięknie w swoim referacie powiedział pan Ryszard Peryt, no, genialny w ogóle reżyser. Gdyby nie on, to pewnie byśmy nie zobaczyli wszystkich dzieł Mozarta w operze kameralnej. Cudownie je wyreżyserował. I on w swoim właśnie takim wykładzie powiedział, słowami Norwida powiedział, że teatr to jest przedsionek Boga. Czyli jaką teatr ma funkcję. Teatr jest przedsionkiem Boga. I również piękno jest powołaniem artysty. On to wszystko zawarł w swoim referacie. I później mówił o muzyce, która pobudza człowieka do uczuć i go zmienia. I właśnie opera dzisiaj to jest dzieło, które... kompozytor, ksiądz prelat Frisina. Tak, cudownie mówił o muzyce. Też o tej muzyce. Tak, pięknie. Ja sobie tutaj my nawet... musimy powoli kończyć, ale proponujemy te wykłady zobaczyć też na... posłuchać czy zobaczyć, myślę, że jest w wersji filmowej też na portalu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.wskasim.edu.pl i też i innym przekazem, bo są no, fantastyczne te wykłady, tak, wszystkie. Wspaniałe. Wszystkie i słuchało się z tego Chin, tak. też bardzo ciekawe. Tak. Słuchało się tego z zapartym tchem. Wczoraj na zwieńczenie tego koncert. Całego dnia koncert i tak sobie pomyślałem, że
to było niesamowite dopełnienie tego, czego słyszeliśmy poprzez cały dzień, czyli że sztuka jest pięknem transcendentalnym, że my wchodzimy w większy wymiar i na koniec możliwość koncertu kameralnego, słysząc utwory naszych genialnych polskich kompozytorów, przykład Paderewskiego, jaką my mamy kulturę, jaką my mamy sztukę. I kojarzy mi się zdanie, znaczy taki tekst z innego wiersza, Kazimierza Węgrzyna, współczesnego pisarza, który napisał, że tu w Polsce Chopin w nutach niesie to, czego nie wyrażą słowa. Nieraz słowa nie potrafią wyrazić tego, co potrafi wyrazić muzyka. I my wczoraj doświadczyliśmy tego jako uczestnicy, myślę, że panie się ze mną też zgodzą, doświadczyliśmy takiego stanu, gdzie nie wiedzieliśmy w pewnym momencie, gdzie my jesteśmy. Znaczy, mieliśmy wrażenie, że jest, że fruwamy, fruwamy. Bo ta dusza, bo to jest nas. Ale wie pan, ale dusza trzeba w sobie wyrabiać to właśnie to kontemplację piękna. A największym pięknem jest Chrystus. Chrystus i życie człowieka, jeżeli naśladuje Chrystusa. I duchowe, to, co powiedział. Ten duch, trzeba właśnie kontakt z Panem Bogiem, kontemplacja Boga. I wtedy my się zmieniamy i wtedy, zresztą to wszystko, wtedy jest wszystko piękne. Tak. I to, co powiedział z listu do artystów, święty Jan Paweł II. Nie każdy może być twórcą, na przykład aktorem, malarzem, rzeźbiarzem czy muzykiem. Ale każdy może być twórcą swojego życia i uczynić ze swojego życia arcydzieło. Tak. Powiedział proszę Jan Państwa, Paweł II. To musimy skończyć, bo przepraszam, czyli Pani Basiu, zapraszamy do budowy pomnika. Tak, Norwida, koniecznie. Norwida, primo. Tak. Sekundo, zapraszamy do Teatru Fijewskich. Dziękuję bardzo. Pani da znać, kiedy będzie. Przygotowujecie Państwo. Przygotowujemy teraz, tak, ze studentami wyższej szkoły plus aktorzy. I to będzie w połączeniu razem. Od grudnia zaczynamy warsztaty teatralne. Aktorskie. Niezależnie od teatru, oczywiście, teatr Dobry Wieczór. Jak najbardziej. Jak najbardziej, to jest jedno. Cudowny teatr. Trzeba więcej rzeczy. Tak. Trzeba różne, na uczelni są różne, powiedziałbym, grupy zainteresowań. Trzeba rozwijać. Odbudować kulturę w wyższej szkole. Kultury społecznej ma i medialnej. Być kultura. I to ma być prawdziwa kultura. Wprowadzimy między do kultury, to nie wiem, czy wiecie Państwo, wprowadzamy też taki przedmiot protokół dyplomatyczny. O, świetnie. Nauka manier. Tak. Wspaniale. No i zachowanie wszędzie w tych sytuacjach. Protokół dyplomatyczny. My musimy pięknie wyglądać. Tak jest. Wy musicie, jesteście piękni. I tego piękna nie wolno zaszpecić tylko. Tak jak kobieta, prawda, jest piękna, ale ona jeszcze się trochę podmaluje. Tak. Polacy muszą być mężni, godni i eleganccy. Tak, tak, a nie wszyscy w dżinsach. Tak, dokładnie. Boże, wygląda jak grzech śmiertelny. Kobieta, ty nawet nie wie, do tej figury to nie pasuje. Też tak. Prawda, Boże. Się tak. Natomiast gdybym jeszcze na koniec mógł jedno zdanie, a propos nawiązując do słowa odnowy ducha, chciałem powiedzieć, że tydzień temu w niedzielę odbyła się msza święta w Warszawie, w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela, organizowana przez panią harcerkę z Szarych Szeregów, panią Hannę Szczepanowską. I intencja była o odnowę ducha narodu polskiego. W tej mszy świętej brało udział wiele osób, które brały udział w Powstaniu Warszawskim. Wiele osób, które przeżyły II wojnę światową. Ale również młodzi ludzie, którzy obecnie są w różnych oddziałach, czy harcerstwa, czy właśnie Szarych Szeregów. I to ja miałem ten zaszczyt razem z panią Barbarą, braliśmy udział w tej mszy świętej i czuło się tego właśnie ducha, że ten duch polski żyje. Tak. Ale on jest. Ojcze, piękny. A propos właśnie odbudowy ducha narodu polskiego, z tą misją przyjechał Pilecki, wysłany przez generała Andersa do Polski w 1946 czy 1947 roku. I miał odbudować od podstaw ducha narodu polskiego, bo było wiadomo, że nie mamy innych szans. Strzelać nie możemy, bo jesteśmy pod zaborem komunistycznym, ale odbudować ducha od podstaw. I to jest nasze zadanie teraz. Odbudować ducha narodu polskiego i wypełnić testament Pileckiego. Następni okupanci, którzy mieli kolaborantów też spośród naszych rodaków, zniszczyli go. Tak. Ale ducha nie zniszczyli. Nie, ducha nie zniszczyli. Ani Fildorfa, ani Pieleckiego. Tu pomaga, gdyby nie było Kościoła, to byłoby już po wszystkim. Nic by nie było. Dlatego też tak niszczą Kościół. Ani sztuki, ani kultury, ani proszę słowa. Państwa, katolicy i
teraz była i sztuka, tu mam katolicy i kultura, tu mam katolicy i polityka, szanse i zagrożenia zawsze są. To już był 8. kongres i zawsze wydajemy też książki. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej można to zamówić, kupić. To są wszystkie wykłady, wszystkie prelekcje. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo gorąco. Dziękujemy za zaproszenie. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich naszych najbliższych, tak prawda? Jest, tak. I na Śląsku, i w Warszawie, i w Chojnicach, i na całym świecie. Bóg zapłać. Kłaniamy się pięknie. Bóg zapłać serdecznie i mamy, dalej zostajemy. Wymieniacie wielką misję przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Podobnie zdejście do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać ziarn. Ziarnem tym jest Słowo Boże, głoszone także na falach radiowych, tym wszystkim, którzy chcą Go słuchać i czerpać z Niego moc. Katecheza, którą prowadzicie, to także służba Kościołowi i społeczeństwu. Tak, moi drodzy, wasza działalność jest służbą Kościołowi. Proszę Państwa, i następna ekipa. Tak dużo o uczelni mówimy, tak dużo o uczelni, no ale to ma sens, bo to jest przyszłość. Proszę Państwa, w następnych spotkaniach chciałbym, żebyśmy mówili o naszym dzienniku, także o Fundacji Nasza Przyszłość, Instytut Edukacji Narodowej, no może coś o telewizji, o budowie świątyni, wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Ona idzie dalej i dziękujemy za pomoc, dziękujemy za pomoc. No trzeba dalej iść, rozbudowywać się duchowo najpierw, osobowościowo i robić wszystko, żeby tą Polskę też odbudować, żeby Polacy byli piękni, żebyśmy dużo dali światu, także żebyśmy kiedyś Pana Boga oglądali sami dzięki takiej naszej posłudze, oddaniu Panu Bogu i ludziom, ale i żeby po sobie coś zostawić dobrego. Dobry ślad. I mamy tutaj młodzież. Zaczniemy od pani Małgosia. Tak. Małgosia Wołowicz, tak? Jakie to studia? Politologia. Pierwszy rok. Tak, pierwszy rok. A przed tym była magisterskie. Co? Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Tak. I pani jest z Bolesławca samego. Tak, z samego Bolesławca. Pozdrawiamy cały Bolesławiec, a ja jeszcze tak szczególnie pana doktora Chudybę i żonę. Ja również pozdrawiam bardzo serdecznie. Tak, całe Bolesławie. Tam jest dużo dobrych ludzi. Ja mogłem być raz drugi mi pomógł. Sam podszedł, widział, że coś. Proszę ojca, ja widzę. Niech ojciec, pan doktor Chudyba też przyjeżdża do nas na studia. Przyjeżdżał, skończył u nas też podyplomowe. Tak. No i jest pani Justyna? Justyna Baścik, tak. Baścik. Pani jest... Ze Śląska. Z Górnego. Tak, z Górnego. Bardzo blisko. Skąd tak to było? Niedaleko Bielska Białej. Tak, terenem Międzybrodzia. Tak, Oświęcim też również. Odegrodzie. Tak, pozdrawiam. Dokładnie. A pani jest smutna, czy? Nie. Troszeczkę przemęczona, ale... Przemęczona czym? Ten kongres? Dużo się działo, ale kongres był bardzo ciekawy i... A to tak trzeba. Wrażenia to właśnie, takie. To się ma... Emocje. Trzeba zmusić się. Nawet jak... Tak. Jakby się chciał iść, a może kawę wypić, a może to, a tam przyjdą, tamci. I taki ruchliwy. Nie. Dynamicznym tak, trzeba być w życiu. Trzeba absolutnie koncentrować. I tak się rośnie wewnętrznie. No i pan? Łukasz Żmuda. Skąd pan jest? Z Mielca. Same Kielc. Mielec. Z Mielca, a Mielca. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Matka Boża Nieustającej Pomocy, Mielec. Tam w Mielcu co takiego szczególnego? Lotniczeństwo? Nie. Tak. Tak. Produkujemy Black Hawki. Jakie? Black Hawki, helikoptery. Helikoptery. To pan przylatuje do helikoptera? Tak, powiedzmy. Mówili, że ja mam helikopter. Dwa dostałem. Ja słyszałem, nie wiem, kto jakimś luksusowym samochodzie tylko. Jakim? A, no, to tak. O Maybachu mam dwa. No, takie malutkie.
Widzieliście w biurze, ktoś może widział, tak. Nie wiem, czy ktoś ja pani widziała. No, jak zaczęli, jak puścili taką bajkę, no bo to człowiek, żeby to był żart, to rozumiem, ale jeżeli złośliwość, takie oszczerstwa, to dobrze wyliczone. To wtedy pani Beata z Londynu mi przysłała jeden, a z Torunia ktoś przyniósł drugi. No bo jeden to za mało. Co powiecie? Co robicie? Jakie wrażenie? Pan jest pierwszy rok za studiach, jeszcze nie ma jednego semestru. Tak jest, zgadza się. Czy pan chce zrezygnować może? Nie, właśnie. A kto pan, dlaczego pan przyszedł? Kto pana namówił? Ktoś czy sam, czy jak? Namówiła? Znaczy ogólnie to za bardzo nie słyszałem o szkole, jeżeli chodzi o mnie wcześniej. Oczywiście tam co jakiś czas widziałem na Trwamie, leciały... spoty reklamowe. Tak. I w pewnym momencie poznałem panią Krystynę Pazdro, którą pozdrawiam serdecznie, która mnie przedstawiła mi tą szkołę. To było? Tak. I zaproponowała, żebym po prostu studiował. Ja to trwało rok dosłownie, cała matura, okres przygotowywania się. Już pan myślał? Myślałem tak. Tak, nie. Ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że tutaj i politologia. A dlaczego politologia? Wchodzić w politykę? Interesuję się polityką. A jakby tak, a co pan myśli o tych, o praktykach gdzieś tak wyżej? No dzisiaj, znaczy, pan widział, ogólnie pan widział wybrałem, dwóch ministrów. Tak, pod olbrzymim wrażeniem jestem. Tak? Czego? Kontakt właśnie z takimi osobami. Można było podejść? Możliwość zaangażowania. Zrobił sobie pan zdjęcie? Tak, możliwość zaangażowania się tutaj w Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej. Macie coś takiego? Tak, jestem wiceprezesem. A to pan zrobiliście sobie zdjęcie? Temu właśnie mogliśmy zrobić sobie z panem premierem zdjęcie, Ministrowi, który jest honorowym członkiem tego stowarzyszenia. Tak? Tak jest. No to pięknie. A dlaczego wybrałem politologię tutaj? Myślę, że jeżeli politologia, to tylko tu. Tu na pewno przede wszystkim muszą być, bo w politologii to jest tak, nie wiem, czy się zgodzicie państwo, ale ja tak obserwuję życie, nie tylko w Polsce, ale na przykład obserwowałem w innym, jednym, drugim kraju, jak politologia, to już tak ludzie patrzą tak jak, nie wiem, czy wy znacie taki termin politruk. To w wojsku było, w komunizmie, był polityczny. Po prostu miał wyprać z głowy te nasze wartości, zwłaszcza katolickie, Pana Boga. I nazywał się politruk. Właśnie te niby coś z polityką, prawda? On był politycznym, go nazywali. Oficer polityczny. Chyba tak to było. Ale nazywali go powszechnie politruk. I ten politruk został. Trzeba politykę też zrobić ludzką. Polityka to jest służba. Polis. Pan wie, co to jest polis? Miasto, państwo. Miasto Grecji. Trzeba się tym miastem interesować, swoim państwem, swoją ulicą, a nie tak czekać. My razem możemy coś dobrego zrobić. Ten. I razem. Zobaczcie, ile można razem zrobić. Naprawdę, ten program jest w naszej rodzinie. Dlaczego? Rodzina Radia Maryja. Prawda? Ci ludzie zaczęliśmy tak zwykle. To było parę osób. Pamiętam, jak szukaliśmy, ja też tak szukałem, może ten, tu w Toruniu. Później Bydgoszcz się dołączyła i tak ci ludzie chcieli, to taki był zryw z niczego. Ja tu przyjechałem, miałem 80 feników, przyjechałem z Niemiec, nie miałem pieniędzy na benzynę z powrotem. W Niemczech miałem 2,5 marki na dzień, a tu samochód Audi 80, lodzie, czerwony. Powiedzieli, Herr Pater, Panie Ojcze. Tak mówią. Czyli poproszę ojca. U nas dzieci jeżdżą samochodami, a ojciec. I to mi pomogło do... Później ktoś mi... Stało się, to samo przychodziło. Ktoś gdzieś z Włoch mi dzwoni, czy bym... I zaczęliśmy książki drukować. Dał pieniądze z Włoch, nie znał mnie. Na drugą, jak już 500 000 książek. Mówię, nie, te książki, ile ich leży na półkach. Co zrobić? Radio. Zaczniemy od antenika. Radia słucha się. I tak się, i ludzie, później ludzie. Ten przyniósł to, ten to. Myśmy przez 3 lata z ojcem Janem z radia niemal nie wychodzili. Janem Krutem, świętej pamięci. Jedliśmy chleb, kanapki.
I tak po 3 godziny spali. I pracowaliśmy, i można. I opłaciło się. Proszę? Opłaciło się. No tak, ale i trzeba iść, jak się jest przekonanym do czegoś iść, sumienie. Pan Bóg co mówi, a nie ludzie. A pioruny uderzają zawsze w to, co małe. Czy nie to, co wysokie, to, co wielkie. W takie małe były, to co to nie uderza piorun, przeważnie, nie? Chyba, że poziom. No to co, i pan, i gratuluję, że pan na politologię. I trzeba politykę, niech się pan pcha. I na praktyki różne, naprawdę. Kontakty przebywać z najlepszymi, z mistrzami. Gratuluję. Pani też politologia? Tak, ja też. Ale jakie wrażenie? A jak uczelnia? Czy bardzo biją się studenci? Panie Łukaszu, a czy było tak, jak to się nazywa, jest taki początek, tak... Szok taki pierwszy? No nie szok, tylko że tak, no, muszą przejść przez takie oczyszczenie, tam coś takie, jak to się nazywa? Otrzęsiny? Nie, to inaczej. Nawet nie wiemy co. To zapomniałem. Takie, że muszą mu włoić i tak dalej. Coś takiego było gdzieś, nie? Bywały takie historie. No ale tęskni pan za domem, bo kawał drogi. Jest kawałek, ale tak tutaj wcześniej, w pierwszej części wspomniano, ta uczelnia, ten akademik jest jak dom. Można się do każdej osoby zwrócić z pewnymi problemami, jeżeli ktoś takie ma. Otrzyma się pomoc od ojców redemptorystów. Ale kochany, ale tak? Pralnia jest, można sobie... Tak, właśnie. Tak, prawda, i kuchnia, można sobie ugotować. Pan gotuje też? Tak, zdarzyło się tak. Ostatnio piekliśmy nawet sernik. Chłopaki? Znaczy z koleżanką. To tak? Tak, zdarzyło się. To pięknie. Udał się? Udał się. No nie zaprosiliście nawet, ale jest coś. Jak koleżanka pomogła, to na pewno się udało. A pani też, wie pani co? Myśmy już tu rozmawiali, pani Małgosiu, ale pani robi takie warsztaty. W zeszłym roku pani mnie zaskoczyła. Tak, zaskoczyłam ojca. No to coś naprawdę niesamowitego, bo chyba ojca trudno zaskoczyć. Zaskoczyła mnie pani, naprawdę. Aż nie wierzyłem. To było w trakcie spektaklu, nie, a w trakcie opłatka. Tak. Pani podeszła do mnie, jeszcze z koleżanką. Tak, było tak. To było. I zrobiliście takie warsztaty. Co? Zrobiliśmy warsztaty. Może króciutko, no? Tak, ale to powiem, że to nie były warsztaty same w sobie, tylko bardziej akcja ewangelizacyjna. Tak. I główną inicjatywą jest to, żeby pojechać do danego miejsca, grać na mszach albo poprowadzić adorację i dodatkowo zrobić prezentację uczelni w tym roku właśnie w ramach takich małych warsztatów. I to było gdzie? W tym roku. Teraz było w Oświęcimiu. W okolicach tam, gdzie mieszka. Tak, tydzień temu. Pani też była? Tak, byłam. Pan też był? Jakie wrażenie? Powiedzcie, ciekaw jestem. Jeżeli chodzi o szkołę, no to ja tam chodziłam przez 3 lata do liceum. A to stąd. Tak. Więc bardzo przeżyłam to tak ciepło, bo bardzo dobrze wspominam tamten okres czasu. To jest szkoła, kto prowadzi? Salezjanie. To jest salezjańska szkoła. Pierwsza w Polsce salezjańska szkoła, więc... Ogromny budynek, ludzie bardzo mili. Oświęcimy i mają nie tylko liceum. Mają gimnazjum, zawodówkę i technikum. Zawodówki, prawie 1000 osób tak, się uczy. To jest dużo tam młodzieży. Tak, ogromne. A to spotkanie było trochę młodzieży? Około 100 osób. Osób, bo to były klasy maturalne. Tak, to one były na tym spotkaniu w poniedziałek. Pięknie. Jak tam? Nie ma nic takiego do powiedzenia? Ja mam bardzo pozytywne wrażenia. Zwłaszcza z pierwszego dnia, podczas mszy świętych, ponieważ graliśmy na 7 mszach świętych, na sześciu, bo na jednej nie graliśmy. I od godziny 6 rano mogliśmy... Wytrzymaliście. Jakoś daliśmy radę. Od godziny 6 rano uczestniczyliśmy właśnie w mszach świętych, śpiewaliśmy, próbując się... Księże zapraszali na spotkanie też, czy nie? Nie, było bardzo mało czasu i zgubiłam wątek. Starszemu nie wolno przerywać, bo wątek traci. Tak. No to już ten wiek. W każdym razie chciałam powiedzieć, że bardzo niesamowite doświadczenie, ponieważ to był drugi raz, kiedy graliśmy na wszystkich mszach świętych. Pierwszy raz to był tak w zeszłym roku w Szczecinie.
Graliśmy na mszach. Teraz był drugi raz. Byliście w Legnicy też. Tak, byliśmy w Legnicy, ale to już było... To już pani. W lutym. Tak, tak. To było na samym początku, kiedy zaczynaliśmy tę całą akcję, a teraz to... A to się też uczy dalej. Człowiek kontaktu z ludźmi, prawda? Oczywiście. Każdy inaczej reaguje, jak do niego trafić. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Właśnie dziennikarz, ten, który buduje kulturę, ten, który polityk, on musi mieć kontakt, musi czuć, nie? Tak, trzeba umieć nawiązać relacje, czy to przez telefon, tak jak czasem się ustala termin spotkań właśnie z żywego spotkania, bo tak się nazywa ta akcja. I trzeba mieć tak, nie wiem, wydaje mi się, że taką smykałkę do tego, żeby przekonać księży do tego, że warto nas przyjąć pod swoje skrzydła i pozwolić nam razem się modlić w parafiach. My ewangelizowaliśmy głównie przez też śpiew. Później, jak już tam przyjechaliśmy właśnie w niedzielę na wszystkich mszach, to staraliśmy się trafić do ludzi właśnie przez nas śpiew. Gratulacje, gratulacje. Ja mówię, wszystko trzeba robić. Coś tam. A jakie wrażenie teraz tego kongresu? Ciekaw jestem. Zmęczenie było. A ciekaw jest, który wam się prelegent najbardziej odpowiadał? Panu, który? Powiedz, za chwilę zastanowienia. No najbardziej mnie się podobało wystąpienie pana Zelnika. Ponieważ poruszył temat z Janem Pawłem II związanym, a bardzo jest mi bliski sercu. No i z tego, co zapamiętałam, to przede wszystkim to, że tak jak już wcześniej wspominali tutaj poprzedni goście, że jesteśmy arcydziełem i powinniśmy tworzyć to arcydzieło, bo Bóg nas stworzył pięknymi dziełami. Pięknie. To może pięknie. Tyle. A pan? Jeżeli o mnie chodzi, to najbardziej podobał mi się wykład Marco Frisiny. Może wiąże się to może z tym, muzyką. Że z muzyką jestem tutaj zaangażowany, bo skończyłem Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego i drugiego stopnia w Mielcu na organach, więc może to dlatego. Gratulacje. Muzyka. To rodzice pana pchali do muzyki? Tak. Ale pan kochał rodzice od dziecka. I dziadek. Kochał pan od dziecka też muzykę? Tak. No i nawiązując, muzyka musi być właśnie tą sztuką, ale sztuką piękną. I właśnie nawiązując do tej duchowości, musi być piękna i dlatego mi się to podoba. No, ten ksiądz Frisina, tak? Frisina, ksiądz prałat, tak. Tak, tak. Jest kompozytorem do wielu filmów, napisał też muzykę, prawda? Wiele utworów pięknych, wielkich. Mieliśmy zaszczyt zaśpiewać jedną z jego pieśni, Anima Christi, w chórze. Tak, ale to wczoraj. Tak, i nawet jeszcze dzisiaj. Kaplicy, tak. Przyszedł nas posłuchać po prostu. Tak, pięknie. A pani co? Ja, podobnie jak kolega, po prostu jestem oczarowana wystąpieniem księdza prałata, bo podobnie jak Łukasz, jestem z duszy muzykiem. A architekt? Podobał się? To było też bardzo niesamowite i słuchając tego wystąpienia, praktycznie... Aż brakuje mi słów. Jestem z Hiszpanii, prawda? Tak. To chodziło o co? Jaką? O katedrę. No. Między innymi w Köln on omawiał. Porównywał, ale tam w Lizbonie jaka jest? Kto to jest architektem? Dobre pytanie. Barcelonie, przepraszam. Bunet? No co? Sagrada Familia. Sagrada Familia. I kto to? Antonio Gaudi. Gaudi, nie? Pięknie. Jakie coś nie. Ile tych filarów tam jest? Jakie to jest 200 metrów wieża, tak? Nie wiem, jedna czy więcej? Jaki chór mnie. Jeszcze nieskończony. Tak. A zaczął się kiedy w tysiąc... Nie powiem roku niestety. No. Mogę powiedzieć, że może pomieścić 10 tysięcy osób. Tak. Taka ale przepiękne, wszystko przepiękne. To jest też, no, jeszcze nieskończona. To już oczywiście, to już budują wiele dziesiątków lat. Ale już się odprawia. To tyle. Czyli co, zapraszamy też do uczelni, czy nie? Oczywiście, zapraszamy, że tak, studia. Najbardziej. A może w teatrze też bierzecie udział państwo? My raczej się zajmujemy tylko tą stroną muzyczną. Tak, skupiliśmy się na tym bardziej. Pięknie, gratuluję. Część teatralna. To dziękuję, zostajemy jeszcze i przejmujemy kogoś innego. Dobrze, bo mamy na antenie, mamy, prawda? Pani Krystyna Dudkowska jest? Tak, szczęść Boże. Dziękuję pani Krysiu. No szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz zawsze, myśmy już rozmawiali chyba raz.
Tak, rozmawialiśmy. Byłam we wrześniu na zjeździe koło przyjaciół i Radia Maryja u was w Toruniu. Tak, ale no jeżeli, ale nowy Tomyśl, prawda? Jeżeli tak, nowy Tomyśl, to pani, pani Krysiu, pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Jadwigę. Tak, przyjedzie teraz ze mną do was w grudniu. Ze mną się zabiera. Aha. Tak. To, tak. Czy to pani Jadwiga nie wciągnęła pani czasem? Proszę? Kto panią wciągnął tak w biuro Radia Maryja? Nie, nie. Kochany ojcze, kto mnie wciągnął? W zeszłym roku w grudniu jechałam do was z panią Marylką z Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wielkopolskim. I też tak w rozmowie z nią dodała mi odwagi i otuchy, żeby takie coś może utworzyła. No i faktycznie na drugi dzień przyjechałam, na drugi dzień poszłam do naszego proboszcza, do przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, księdza proboszcza Tomasza Sobolowskiego, któremu się zapytałam, ale on bez chwili wahania odpowiedział jak najbardziej, pani Krysiu, wyraził zgodę. No i tak zaczęłam. Koło przyjaciół Radia Maryja, prawda? Tak. Tak, zaczęłam działać, praktycznie od 19 marca, akurat świętego Józefa. Pięknie. No i po prostu tak myślę, że święty Józef czuwa nade mną, a Duch Święty chyba wspomaga mnie, nieustannie w tej mojej dalszej pracy w kole. No, na dzień dzisiejszy moje koło liczy 54 osoby i działam sprężnie ku chwale Jezusa Chrystusa. Bardzo dziękuję. Także bardzo dziękuję. Tak. To jest to działanie ewangelizacyjne. Nie wolno stać z boku. Po prostu na tym polega budowanie dobra. On, ja, ty, nie mówić potem, teraz. I nie bać się. Nie bać się. Tak. No właśnie, no nie bać się. Moim zdaniem no też nie było Pan Jezus od razu, nas wychowa i ukształtuje, jak będziemy go słuchać. No. Prawda? No, tak. No i także moim zdaniem pierwsze też się obawiałam, czy będę miała tam, czy będą ludzie chętnie. No różni są, jedni są tacy, drudzy są jak tacy. Jak będą reagować, prawda? No, może i niektórzy też po prostu z uśmiechem to jakoś biorą, ale ja się nie poddaję, idę do przodu i także mam bardzo dużo takich znajomych tutaj, którzy po prostu są przy mnie i też pierwszą taką pielgrzymkę organizowałam w lipcu do Częstochowy. Po drodze zatrzymaliśmy się w Lublińcu w tym zgromadzeniu misjonarzy oblatów, bo tam posługuje mój bratanek, jest proboszczem Waldemar Janecki. Pięknie, pięknie. No. Czyli tak. Widzimy się, prawda? Tak. Widzimy się w piątego. Zapraszamy serdecznie. O tym mówimy w Radiu Maryja. Dziękujemy wszystkim. Tak. No i dziękujemy za to, że państwo budujecie. Wszędzie budować gdzieś. Ale zaczynać od modlitwy. Jeżeli no, się modlimy, to właśnie dostajemy moc do tego działania. No. I Pan Bóg działa ojcze, w nas i przez nas. Tak, ojcze Tadeuszu, my tak chcieliśmy jako koło, no i chciałam jeszcze powiedzieć, że co miesiąc mamy spotkania na salce, uczestniczy bardzo dużo moich tych opiekunów, tych moich, są wszyscy w Radiu Maryja. Także i proboszcz piękne daje nam świadectwa na tym spotkaniu, zawsze z nami uczestniczy. Bardzo dobrze. No i właśnie, my tak chcieliśmy. Właśnie, tak. Powinien zawsze być duszpasterz i, no żeby to, i żeby to nie było takie picie kawy i plotki, jakieś później no gadanie właśnie. Puste, tylko to musi być coś konkret, podać coś, czy jakiś problem rozwiązać, czy jak Chrystus, jak nas Pan Bóg uczy. No właśnie, prawda? Chciałam naszemu proboszczowi za to podziękować, Tomaszowi Sobolewskiemu, dlatego że on jak przyjdzie, to tak pięknie, to tak nam uduchowi nas w takim poczuciu ku chwale tam Jezusa Chrystusa. Także jest naprawdę miło i chcieliśmy jeszcze jak również zapewnić ojca Tadeusza, że będziemy się modlić za powołania zakonne do redemptorystów. Właśnie, właśnie. Na cały Pani Krysiu, czyli prosimy wszystkich, dalej prosimy o modlitwę o powołania,
Ale, tak, do powołania. Ale to już do jakiego zakonu czy do jakiego seminarium to wy wybieracie? No właśnie. Wy wybieracie, potrzeba w całym Kościele wiele powołań, no tym bardziej, że co jest? My musimy być bardziej pogłębieni. Jak będziemy bardziej kochać Pana Boga, to nawet z tych małych rodzin będą powołania, ale musi być głęboka wiara. I Pan Jezus da. Bo rodziny się jakoś tak nikną nam rodziny, to i będzie widać też, na każdym kroku braki będą. Tym bardziej prosimy o modlitwę do sióstr zakonnych, do zakonów męskich, żeńskich, oczywiście do diecezji. I też bardzo prosimy do redemptorystów, bo żniwo wielkie. Tylko jeżeli jedno jeszcze mógłbym prosić. Tak? Proście o powołania. Tak? Powołania bardzo dobre, żeby to nie był sposób na życie, żeby nie jakaś ciapa nie daje sobie rady, a to może tak do klasztorku. I prawda, przepraszam, tak już upraszczam, nie? Nie był sposób na życie, tylko ma być ogień. O taki, o ludzi z wewnętrznym ogniem, żeby nie wygasić, po prostu, żeby ten ogień palił się w nich całe życie. Nawet jak będą mieli 80, żeby... Nie ma czasu, nie ma odpoczynku, tu nie ma emerytury. No cały czas. Nie ma, właśnie, właśnie nie ma. O takie powołania i do redemptorystów też, bo jest nas, powiem, że w Radiu Maryja jest nas bardzo mało. My tu potrzebujemy. Proszę Panią, ojcowie są przemęczeni. Ojciec Jan, wiecie Państwo, jest w leczeniu. No wiem, że jest bardzo chory, też jeszcze, tak. Jeszcze mniej. Nie, może nie jest tak źle, ale są bardzo... Jest bardzo dzielny, a równocześnie są dobre wyniki, tyle mogę powiedzieć. Są dobre wyniki, ale musi się leczyć. Bardzo. Musi się leczyć. Mhm. I tak. Ale pracuje. Ale pracuje i go pozdrawiamy. Może mama, może wiem, że był u mamy. A nie, teraz to jest na weselu rodziny. Aha. Tak, widzi pani, nawet na weselu z ojcem Januszem, bo to są kuzyni. Tak, no to są kuzyni. Pozdrawiamy, może młodą parę też, może ktoś im powie. Tak, ale jest tak nas bardzo mało na takie wielkie dzieło. Radio, telewizja, budujemy tę świątynię, uczelnia. No to jest nie wszystko, to jest nie wszystko. U nas nie pracują ojcowie 7 godzin, 8 godzin dziennie, tylko cały czas idziemy spać wtedy, kiedy możemy. I no właśnie, ale efekty właśnie budowa... Ale tak, ale wie Pani, tym bardziej prosimy o modlitwę, ale mówię o takie powołania. Właśnie. O takie powołania. Tak. Ojcze, a nie jakieś takie, żeby to nie było... I żeby wierne Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i ludziom. Taki porządek. Prawda? Tak, i oby byli tacy, jak Wy jesteście, ojcze Tadeuszu. Ojcowie są dobrzy. Bardzo dobrzy, może ja o sobie tego powiedzieć nie mogę, ale to nie, ja o sobie nie będę mówił, mówię o innych. I proszę Państwa, naprawdę potrzeba. I o młodzież i dzieci, będzie przyszłość. Naprawdę. No. Dziękuję serdecznie. Ale proszę Pani Krysiu, kto nie będzie mógł przysłać, kto nie przysłał, zbierajcie te postanowienia o modlitwie, dobrze? Tak, zbierajcie, złożycie w recepcji, a my poniesiemy na ołtarz, dobrze? Dobrze, ale ojcze Tadeuszu, jeszcze jedno, tak chciałam, bo wiem, że już to w naszym dzienniku jest opisane, że my owszem, również deklarujemy się naszą codzienną modlitwą za prezydenta Andrzeja Dudę. Bardzo proszę też. Oraz za panią premier Beatę Szydło i cały rząd. Także tak jest, koniecznie, bo to jest walka. To jest walka duchów, kochani, i żeby oni dali radę, żeby tam też nie mieli jakiś wtyk za przeproszeniem, bo zły tak działa. I żeby się nikt, żeby dali radę, żeby mieli siłę, no i żeby cała Polska chciała budować. Zobacz Pani, jak ta młodzież. Oni to budują, no nie są piękni. Że Pani zobaczyła w ich w uczelni, ale w ogóle nie tylko ci, tyle młodzieży pięknie. Ale jest to nasza przyszłość i w ich rękach nasza przyszłość. Tak, w ich rękach, ale od tego, jak starsi pomogą. No starsi pomogą. Wszyscy. Od babci, od tego człowieka, który leży chory, modlitwę może zanieść. Cierpienia trochę ofiarować za to, żeby zwyciężał Pan Bóg. Dobrze?
Dziękuję, tak. Kochani, a więc przyjeżdżamy. No i oczywiście, oczywiście prosimy o modlitwę, ale o wspieranie Radia Maryja na co dzień i telewizji, bo żebyśmy nie padli, to kosztuje wszystko bardzo dużo. I apel do wszystkich, wspierajcie i to systematycznie, kochani, to jest fenomen, że to zaistniało. To wszystko razem. Z tej rodziny Radia Maryja to jest. To wszystko razem. I na cały świat idzie radio i telewizja. Pani sobie zdaje sprawę? Ja nawet sobie nie wyobrażam, ale odzywają się z różnych stron ludzie. Pozdrawiamy was wszędzie. Wszędzie, na całym świecie. I jesteśmy, jedna jest Polska. Ona ma, to jest Polskę kocham bardziej niż własne serce, mówił kardynał Wyszyński. A serce ma dwie komory. Ja to mówię, to jest jedno serce Polska, a są dwie komory. Polacy w Polsce i Polacy poza Polską. To jest jedno serce. I ona razem musi grać. Tego wam życzymy i wspierajmy się nawzajem w dobrych sprawach. Ja też tak samo polecam bardzo gorąco książki, kochani. Tutaj też to jest z takiego sympozjum pięknego o rodzinie, małżeństwo i rodziny. A nie podoba mi się, że oni tu dali tylko dwie, mąż i żona, czy mąż i żona, czy tatuś, mamusia i dwoje dzieci. Powinno przynajmniej tak. Tu jeszcze tego i tu jeszcze po boku. Nie? To już się wbija ludziom. Prawda? Wdrukowuje się tylko dwójka i 10 kotów. A jeszcze w głowie ile? Prawda? Tak, no. Przepraszam, z kotami to zwierzęta lubię, ale wszystko w porządku. Dla dzieci, od dzieci zaczynać. Anioł stróż, proszę państwa. Tak rodzinie. To wydają siostry Loretanki. Różaniec, miesięcznik, piękny miesięcznik formacyjny, a trzeba do niego zaglądnąć. W naszej rodzinie, proszę państwa, najnowsze, już teraz, to już jest na, tak, to jest jeszcze listopad, tak, przepiękne pismo dla wszystkich, dla wszystkich. Splendor, katalog księgarni wysyłkowej, książkę, różne książki, kochani, tak. To jest jeden nasz student, a propos książki Hildegarda, jak Patryk był na imię, z tego, on jeszcze zdaje jakieś tam egzaminy, on Hildegardą się zajął i ma tańsze rzeczy niż gdzie indziej, z Poznania. Byli tutaj wspaniali, mali przyjaciele Jezusa Eucharystycznego. Książki, jeszcze raz, tu jest ich dużo dla dzieci, dla młodzieży, no oczywiście nasz dziennik. Ofiaruj modlitwę za polityka. I nasz dziennik, proszę państwa, dzisiaj jest też tak samo, jest dodatek bardzo ciekawy o tym świecie muzułmańskim. Też, bo to jest problem wielki. Patrzę się, gdzie tak. O, jest bardzo dużo ciekawych artykułów. Europa w uścisku islamu, zaślepione rządy, ksiądz profesor Cisło, tak, ksiądz profesor Gus. Europa w uścisku islamu. Wczoraj w ciągu dwóch dni weszło na nasz portal telewizji Trwam, przed tym Radio Maryja Telewizja Trwam, jest taki filmik, wywiad. Reportaż z kim? Mhm. Z takim islamistą. Tak, z matka Polakiem, Polka, ojciec Syryjczyk. Nie, ojciec Palestyńczyk, zdaje się, ale muzułmanin. Ale i on tam do Syrii pojechał, gdzieś tego, coś nie. I mówi, wszyscy zginiecie jak niewierni. Jest wstrząsające. Było już 400 tysięcy wczoraj, już tak, no, po dwóch dniach wejść. Dla mnie było bardzo przerażające. Pani to... Tak, widziałam, jak on powiedział, że dla niego jego matka, on szanuje swoją matkę, ale też zginie jak niewierna. To było bardzo wstrząsające. To było coś strasznego, tak. Matka go szukała w Syrii, rozmawiała z nim, przyjechał i tak, prawda. No, proszę państwa, popatrzcie, co to jest. Co to jest? Popatrzeć, my musimy być mądrzy, a nie słuchać, co ta platforma opowiadała. I to jest cud, że to się zatrzymało na razie. Przecież oni otworzyli granice bez... Tak, przyjmują tylko 7 tysięcy, a tam ktoś mówi, że umówili się na 100 tysięcy. Kłamali od początku. Cały czas kłamali. I kochani, jak już raz okłamał, drugi raz, to już trzeba ostrożny być. Bo i trzeci raz kłamie. Kłamca będzie, to później go trzeba sprawdzić, czy się nawrócił. I tutaj nie o to chodzi, żeby nie pomagać. Pomagać, ale trzeba pomagać mądrze. Jest ordo caritatis, porządek miłości jest. A poza tym nie otwiera się granic i wszystkich się wpuszcza jak leci. A może to złodziej? A może to bandyta? Nie tak, domu się nie otwiera, prawda?
Jezus też o tym mówił. Proszę? Jezus też o tym mówił w Piśmie Świętym. Tak. Że nie wpuszczamy bandyt. Znaczy, nigdy nie wiemy, kiedy bandyta przyjdzie, no ale nikt nie chce, żeby go wpuszczono. Tak, 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 kogoś, kto by nam krzywdę zrobił. To w naszym dzienniku radzimy. Proszę Państwa, jeszcze więcej książek jest dużo. Na stronę też można wejść fnp.pl albo na Radio Maryja w internecie i znaleźć link. Tak samo Instytut Edukacji Narodowej, też będziemy w przyszłości o tym mówić, ale już żeśmy przegadali, chyba żeśmy, ja nie wiem, co będzie ojciec Grzegorz, co mi zrobi teraz, bo on jest odpowiedzialny za telewizję. Ojcze Grzegorzu, proszę o litość, tak, o miłosierdzie. Tak, dziękujemy Państwu bardzo i zapraszamy do współpracy. Rodzina Radia Maria w rodzinie, wszyscy są razem i działamy dla Boga, Pana Boga, Kościoła, Ojczyzny i ludzi. Niech Polska będzie piękna. Tak? Zgadza się. Dokładnie. Tak. I dziękuję Wam, że chcecie tak budować Polskę. My również. Zapłać. I Waszym rodzicom. Dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy. Wszystkich. Ja pozdrawiam wszystkich i chciałam jeszcze powiedzieć, że zapraszam wszystkich mieszkańców Bydgoszczy 13 grudnia do parafii świętego Andrzeja Boboli, gdzie razem z ojcem Benedyktem przyjedziemy, żeby ewangelizować. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Pani Małgosiu. Tak, dziękuję. Pan też pojedzie? Czy nie? Czy nie? Niestety nie pojadę. Ale ktoś tam pojedzie. Ja się wybieram. No, nie, to są różne. A do Bydgoszczy, proszę Państwa, przyjeżdżamy 7, właśnie 24 urodziny Radia Maria, 7 w poniedziałek o godzinie 18 w Bazylice księży, misjonarzy świętego Wincentego Paulo. Zapraszamy serdecznie na uroczyste dziękczynienie za to radio. Dziękujemy za współpracę wszystkim. Bóg zapłać.